Jaki to był dla Ciebie czas, pandemia i ten lockdown? Jednocześnie pracowity, ale też był takim czasem, takim sprawdzianem dla mnie, bo ja też nie ukrywam tego, że latami walczę z depresją, latami walczę ze stanami lękowymi związanymi z moją przeszłością, z moim dzieciństwem i to był dla mnie taki sprawdzian. To był sprawdzian tego, co wypracowałem sobie przez te lata i czy to, co się teraz dzieje w moim życiu, będę potrafił dalej o to zawalczyć, czy się poddam. I no, dla mnie to był wygrany czas. Dla mnie to był wygrany czas, pracowałem, nie poddałem się, byłem razem z ludźmi, przygotowywałem live'y. Teraz wracam, mam wrażenie, jeszcze z taką podwojoną mocą. Czas przemyśleń też, naprawdę czas przemyśleń, podczas których dużo do mnie dotarło. Myślę, że dużo do mnie dotarło i myślę, że sporo rzeczy jeszcze będę chciał więcej robić. Ale były takie momenty lęku? Były momenty lęku. To jest, widzisz, ja byłem na łączach z różnymi osobami, które borykają się z tym samym, co ja. I oczywiście, że były momenty lęku, były momenty strachu. Na szczęście otaczają mnie przyjaciele. Na szczęście mam daleko rodzinę, ale byłem z moją rodziną w kontakcie. Ale tak jak mówię, wtedy ten kontakt z samym sobą, myślę, że on jest bardzo, bardzo ważny.